Superbohater Super Ben. Młody Benson zawsze chciał poznać znaczenie swojego imienia. Dlatego pewnego dnia, wracając z targu do domu, zapytał ojca. Tato, dlaczego mam na imię Benson? Cóż, widzisz, synku, ja mam na imię Ben. Ty jesteś moim synem, zatem Benson. Benson nie był usatysfakcjonowany, gdy nagle dostrzegł coś. Zauważył kostium superbohatera na wystawie sklepowej. A Benson kochał superbohaterów. W głębi duszy chciał nim być. Tato, chcę go! Proszę, proszę, proszę! Zgoda. Kiedy Benson dotarł do domu, pobiegł prosto do swojego pokoju, podekscytowany, by przymierzyć kostium. Ku jego zdziwieniu pasował idealnie. Wow! Co? Co się dzieje? Benson, super strój jest do twojej dyspozycji. Co? Kto to powiedział? Jestem strojem, który masz na sobie. Dopasowuje się do ciała osoby, która mnie nosi, a następnie daje jej nadludzkie zdolności. To tylko sen. To się nie dzieje. To się dzieje, Benson. Okej. Więc chcesz powiedzieć, że mogę latać w powietrzu nad ulicami miasta? Tak. I wiele więcej. Wypełniam rozkazy. Cokolwiek powiesz, sprawię, że tak się stanie. Po prostu powiedz superstrój, a następnie wydaj polecenie. Okej. Superstroju, polatajmy! Aktywacja latania. Rety! To niesamowite! Benson szybował w powietrzu, obserwując swoje miasto, jak superbohaterowie z komiksów. Gdy nagle... Policja otoczyła teren ze wszystkich stron! Jedyną opcją, jaką masz, jest wyjść! Co tu się dzieje? To był napad, a rabusie trzymali zakładników w banku. Co mam zrobić? Pamiętaj, Benson, daję ci moce, ale to ty sobą możesz sprawić, że będą one super. Zgoda! Ruszajmy! Nie możesz nam powiedzieć, co mamy robić. Spełnij nasze żądania, albo ci ludzie tutaj ucierpią. Nie na mojej warcie! A co to za jeden? Benson, niczym superbohater, którym przecież teraz był, walczył z rabusiami i sprawił, że wszyscy znaleźli się na ziemi. To on nas uratował! On jest bohaterem. Proszę bardzo, proszę pana. Kim ty jesteś? Ben. Wow, Super Ben. Wkrótce wiadomość o Super Benie dotarła do każdego ucha w mieście. Ratował ludzi przed niebezpieczeństwem. Pomagał policji odnaleźć najbardziej poszukiwanych zbirów i walczyć z przestępcami. Super Ben po raz kolejny przybył na ratunek miastu, demaskując przykrywkę wielkiego napadu. W szkole Benson patrzył, jak jego przyjaciele i inni uczniowie są pod wrażeniem Super Bena. Lubił to w tajemnicy. Chciałbym mieć Super Bena za przyjaciela. Tak, ja też! Ale nieopodal jego szkoły zło znalazło drogę do miejsca, w którym znajdował się strój. To Razgur. Zły człowiek, który całe życie szukał superstroju. Dopóki nie wiedział, gdzie on jest. Wreszcie, czekałem na ten moment przez całe życie. O, więc to jest właściciel superstroju. Czas zagrać w małą grę. Razgur wymyślił plan i następnego dnia przeprowadził się do dzielnicy Bensona. Powoli i systematycznie zaprzyjaźnił się z rodziną. Wkrótce też zbliżył się do Bensona. Wow! Wujek Razgur! Ty też lubisz komiksy? Wiesz, że zawsze chciałem być superbohaterem. Byłem rozczarowany zakończeniem.
Dlaczego Fireman miałby poświęcić się oceanowi? Ponieważ to była słuszna decyzja. Be. Mijały dni i Razgur wiedział, że zdobył zaufanie Bensona. Już czas. Posłuchajcie mnie teraz. I to bardzo uważnie. Następnego dnia, gdy Razgur i Benson spacerowali po parku... Stańmy tu! Ha? Opróżnij portfel, bo inaczej zrobimy ci krzywdę i temu małemu chłopcu. Ha! Nie! Ha! O, uciekać! Ty jesteś Super Benem? Benson uśmiechnął się, wiedział, że może mu zaufać. Wow! Czy mogę zobaczyć kostium? Tak, panie Razgur! Wow! To musi być świetne. Wiesz, że zawsze chciałem być superbohaterem. Nawet gdyby trwało to minutę. Ja chcę tylko wiedzieć, jak to jest być jednym z facetów z komiksów. Rozumiem, panie Razgur. Czułem dokładnie to samo. Tak, ale myślę, że nie wszyscy mają tyle szczęścia. Mówiąc to, Razgur zwiesił głowę nisko i zaczął iść. Będąc człowiekiem o dobrym sercu, Benson był poruszony. Zasmucił się z jego powodu. Panie Razgur! Proszę, zostań superbohaterem na kilka minut. Poczekam na ciebie tutaj. Ale ten strój nie będzie na mnie pasował. Pasuje na każdego, kto go założy. Ty głupi chłopcze, wiem wszystko o tym stroju. Złe oczy Razgura zabłysły i natychmiast założył strój. Od razu zaczął lewitować w powietrzu. Razgur, super strój jest do twojej dyspozycji. Jakże jesteś niemądry. Co? Szukałem tego stroju przez całe życie. Jestem złoczyńcą. Teraz super złoczyńcą. Od lat szukałem stroju i wreszcie go mam. Nie! Wróć do swojego zwykłego życia, nędzny człowieku, a daruję ci życie, bo dałeś mi strój. Co? Co zamierzasz zrobić? O, niewiele. Po prostu chcę zdominować świat. Super stroju, leć! Nie! Och, co ja zrobiłem? Benson żałował swojego czynu, ale było już za późno. W mieście Razgur zaczął od swoich złych uczynków. Przestań! Albo będziemy zmuszeni strzelać! Uciekaj! 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 Wszyscy mi się pokłonicie. Ja, Razgur, jestem nowym władcą tego miasta. Żaden burmistrz, żaden rząd. To ja tu rządzę i będziecie mi służyć. Nigdy nie wygrasz. Super Ben przyjdzie i nas uratuje. Super Ben? Nie ma już Super Bena. Popatrz, mam jego strój. A kto ma strój, ten jest super! Terror Razgura nie zakończył się tylko na tym mieście. Poszedł do następnego, a potem do następnego. Jego plan? Panowanie nad światem. Razgur jest nie do powstrzymania. Armie, marynarki wojenne i siły powietrzne na całym świecie nie były w stanie go powstrzymać. Mówi się, że strój jest źródłem jego mocy. Odebranie mu go to jedyny sposób na zakończenie szaleństwa. Ale kto? Kto to zrobi? Kto odważy się z nim skonfrontować i ocali świat od jego gniewu? W międzyczasie smutny i przygnębiony Benson siedział przy swoim oknie, przeklinając siebie za taką naiwność. Pamiętaj, Benson, strój da ci moc, ale to osoba w środku może sprawić, że będą one super. Tak! To on! Nagle Benson zobaczył, jak na ulicach ponownie panuje chaos.
To on! A jednak wróci. Widzę, że jednak nie zaakceptowaliście mojego panowania. Nie dajecie mi wyboru. Więc Super Ben ucieka się teraz do patyków i kamieni? Dobrze, to jest Super Ben. Ej, ale serio, to jest Super Ben? Złap mnie, jeśli potrafisz. Z przyjemnością. Tak. Wściekły Razgur ścigał Bensona, aż znalazł się w opuszczonym magazynie. Gdzie się schowałeś, ty myszo? Tu jestem! Zaraz cię. Ha? Taśma? Och, wybacz, tu jestem! Już po tobie. Co? Przestań grać. Tylko cię znajdę i jesteś skończony. Nie znajdziesz mnie, chyba że zresetujesz superstrój. Reset superstroju? Reset. To może potrwać kilka minut. Co? Nie. Superstroju. Stop! Trwa ponowne uruchamianie. Może to potrwać kilka minut. Twój czas minął, Razgur. Zaraz cię. Przestań, albo będziemy zmuszeni strzelać. Superstroju. Strzelaj wiązkami lasera. Resetowanie. Może to potrwać kilka minut. Zatrzymaj się, teraz. Okej, spokojnie. Już stoję. Policjanci złapali Razgura i zdjęli mu strój. W tym czasie w magazynie zebrał się tłum. Myślę, że to należy do ciebie. Nie powinien należeć do nikogo. Wszyscy widzieliśmy niebezpieczeństwa. I tak Benson zrobił najmniej spodziewaną rzecz. Podpalił strój. Nie. Razgur został zabrany do aresztu, a tłum wiwatował na cześć Bensona. Super Ben! Super Ben! Super Ben! Benson stał się superbohaterem bez kostiumu. Udowadniając, że nie potrzebujesz nadludzkich zdolności, by zrobić coś heroicznego. Wszystko, co musisz zrobić, to w pełni wykorzystać swoje ludzkie ja, a świat zobaczy cię jako superbohatera. Wszyscy mamy moce. Tylko od nas zależy, czy będziemy super bohaterami.